Widziałem przed takim ponownie, to znowu płynie 7, a to dalszy ciąg. Tasaka, zmierzchu, Hati, notów. Chyba. Dobra, no to... No to... Pytanie. Okej, okay, kolejny Hatifnet. Nie dużo nawet zadać pytania. Pytanie! Idziemy na wschód, czy idziemy na zachód? Twoje jest proste, idziemy na wschód. Tam z pewnością została jakaś cywilizacja. Goblińska. Okej, okay, dobra. Wyrywał z korzeniem parę kamieni. Dobra, nieważne. Chyba to wcześniej był strażnik, którego teraz nie ma. A tak, oczywiście zawsze chcę odpocząć. A przy odpoczynku zjem sobie banana. Idziemy dalej, strażnik. Dalej musi się zatem znajdować coś pełnego wrażenia, że chciałbyś wiedzieć co, prawda? Nie przypuszczam nikogo przez wyraźnego rozkazu. No to nie tu. No to idziemy na zachód. Czarodziej dalej nic nie ma do powiedzenia. Gobliny dalej giną. Pole siłowe magicznych totemów odpychać od przejścia. No nic. Kolejny Hatifnet. Możemy spróbować pójść jeszcze do maga. Do góry. Magus, nie przeszkadzaj. No to trochę wyczerpuje możliwości, gdzie można pójść. Do Hecin, gdzie już byliśmy. O, on ma coś do powiedzenia. Idę na pielgrzymkę do goblińskiego sanktuarium. Ach, pielgrzym, ale nie masz kostura goblińskiego pielgrzyma. Zatem nic z tego. Dobra, daj mi leczenie. Dobra, możesz mnie jeszcze raz uleczyć. Mamy jakiś gobliński kostur. Więc może teraz. Staruch, idę na pielgrzymkę. Na zachód. Niemal zawsze na zachód. Niemal zawsze na zachód. Pamiętajcie o tym. Na zachód, niemal zawsze na zachód. Twórca tej gry jest okropny po prostu. No po prostu no nie. No to idziemy na zachód. Niemal zawsze na zachód. Możemy jakiś manewr użyć, możemy straszną minę go zrobić. A to nam nie pomogło. Okej, okay, ten gobliny strażnik jest co najmniej niebezpieczny. Załóżmy nasz przerośnięty miecz. Prymitywny instrument goblińskich goblinów. To nic nie robi. Okej, okay, ale musimy łyknąć jakiś potion. Na przykład ducha de ergo. Okej, okay, dobra, nieważne. Wow. Wiecie co myślę? Już mamy za mało złota, żeby tam przejść. Muszę z powrotem założyć mój miecz. Tak lepiej. Gdzie jest... Manewry. Gildia. Mistrz Gildii. Pragnę mocy stali. Manewry. Praktyka szarżowania 500 zł. Myślę, iż może się to przydać. Tak, tak myślę. Może wtedy to będzie w manewrach czy coś. Kto kupie. A taką postać, co nas zalewa strzałami, to może się nawet przydać. Szkoda tylko, iż nie mam gdzie się doekspić. Mogę chodzić sobie tak po lesie. Mogę przepłynąć się łódką. Zabić coś. Coś zostawił po sobie, co to? Nie wiem. Łachmany czy coś.
innych na to chyba tutaj nie spotkamy. Słowo wrogi renifer. To ma być lenifer? Bardziej wygląda na jakiegoś włóczykija. Tak. Jakiś ptak. Kości. Lenifer zostawia kości. Dobra, nieważne. Pójdziemy może na dół. Może tutaj coś szybciej się uda wyfarmić. Zjemy banana. Ognisko, czemu by nie? Tak. O, mam szczęście do ognisk dzisiaj. Szkoda, że ich nie potrzebuję. Bardziej potrzebowałbym złota. Nie potrzebuję czarodzieja. Tutaj się nie da nic zrobić. Gryzołt. Gryzołt też nic nie ma ciekawego. Mógłbym pójść zapolować na czarownicę, ale znając życie, więcej stracę na potki niż zyskam bijąc się z nimi. Właśnie tak mniej więcej. Zapiszę. I duch. O, duchy mają sporo złota. Okej, dobra, idziemy kupić szarże. Ciekawe, czy jeszcze uda nam się jakoś ją obsłużyć. Mistrz Gildii. Pragnę mocy stali. Manewry. Praktyka szarżowania. Tak, chcę zakupić praktykę szarżowania. I już nigdy tu nie wrócimy prawdopodobnie. Bo nie ma już nic ciekawego. A właśnie, trochę rzeczy by się przydało. Jakiś banan, jakieś jabłko. I możemy się trochę podleczyć. Chociaż możemy pójść też do haciendy. Dla haciendzie. Chociaż też nas może podleczyć. Żebym to pamiętał, gdzie to jest. Właśnie, jak się używa szarżowania? Serio, jak się używa szarżowania? Narskie sztuczki bitewne. A, to tutaj. A, więc manewry to są również przedmioty. Tak to działa. Ojej, jako ślepy jestem. Możemy skoczyć? Hopsa! Możemy tylko teraz... Młynek! Aha! Młynek działa w końcu. Stąd idziemy sobie. Młynek! Jej! Coś w końcu działa w tej grze. Musimy znowu zjeść arbuza. Nie, to na górę. Jeszcze parę hapeków. I możemy spróbować zginąć jeszcze raz. Jeszcze jeden. Jabłko. Okej, idziemy. Haza! Nie ma żadnych strażników. Nagle się pojawili. Może nie powinienem się wracać. Bieg koszący. Wow. Lecznicze korzenie Jerzego.
To się bardziej przyda. Możemy też szyszkę zjeść. Nie jest to zbyt efektywne. Zwykle mi się naciska. Młynek! Pam, pam, param, pam, param, pam. Zastanawiam się, co w takim wypadku zrobić. Z tymi goblinami najwidoczniej nie mamy zbyt dużych szans. Nawet z manewrami. Może po prostu mam za słabo zbroję na nich. Właśnie jaką mam założoną zbroję. Łowczy pancerz. Gobliński strasznik, a ci... Przydałaby się jakaś tarcza lepsza pewnie. Więc znowu wracamy do farmienia. Jak żałuję naprawdę, że ta kopalnia jest zamknięta. No przynajmniej dało się łatwo, szybko podrobić trochę kasy. Kupicie śla? Nie, nie, nie. Krasnolud. Tarczy. Porządna tarcza kosztuje 1200. To jest straszne po prostu. Gdybym mógł sprzedać część złomu, który ja posiadam ze sobą, to by lepiej wyglądało. Ale nie, nie, to jest tasak. Tutaj nie ma takich rzeczy. Wow. To nas mocno zdzieliło. Aż sobie zjemy chleb. Duchy na mnie straszne. Poszukamy trochę przygód, może znajdziemy jakieś ognisko. Przydałoby się. Gdybym miał cierpliwość, aby tak dochodzić w nieskończoność, to w końcu bym wyfarmił tą kasę, ale nie jest to zazwyczaj nie ciekawe do oglądania. Okej, młynek. Młynek. Nie, no z tej pozycji nie mogę jej zaszarżować. Chyba lepiej będzie, jak zużyję tę teleportację. Nie mogę w trakcie walki. Ups. Młynek! Jakaś maść? Maść czarownic. Okej. Wiecie co, myślę, że iż zamiast pójść w plan długoterminowy pod nazwą kupienie tarczy krasnoludzkiej. Postaram się po prostu pójść w plan krótkoterminowy, a tym może bardziej skuteczny. Mając na myśli kupienie dużej ilości potek. Okej, może tyle wystarczy, żeby pokonać dwóch strażników. Jakiś banan. Trochę zregenerowanie chłopców i ruszamy dalej. A raczej dalej mam na myśli tam, gdzie już byliśmy. Okej. To jest straszne, to z każdej strony.
Bieg! Nie. Serio? Może nas zabić w jednej turze? Bieg! Manewry, młynek. Młynek. Potki. Młynek. Młynek. Pozostawił coś po sobie, powiadacie. Nie myślę, że to była kolejna goblińska fujarka. Chyba była. Wyleczysz się na wszelki wypadek. Wiecie co? Zdecydowanie potrzebujemy tą... jednak tą krasnoludzką tarczę. Więc... ja się teraz wylogowuję. Spędzę następne pół godziny farmiąc kasę. Jak już będę miał kasę, pójdę, kupię tą tarczę. Potem tu powrócimy. I mam nadzieję, nie skończymy w ten sposób. Ha, ha, ha. Ha.